najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Serwus, panie profesorze. Cześć, Adasiu, serwus, Adasiu. Jesteśmy w stolicy, w Serenym Grodzie, a w poszukiwaniu gwary warszawskiej udajemy się dziś na Pragę. Szukamy warszawskich słów, ale musimy zadbać o nasz naleśnik, żeby jakiś frajer nam nie buchnął, bo cekiny są najważniejsze. Bo grunt na świecie to ecie pecie. Ecie pecie. I warszawskie kolorowe dni. Barwna i soczysta. Warszawska gwara kwitła głównie na Pradze, a jej sercem były bazary. To ulica Brzeska i bazar Różyca, gdzie jeszcze do niedawna można było usłyszeć między innymi: chwyć panna kogutkę za ogonek, a wygrasz panna złoty pierścionek. Trąć pan perliczkę w piczkę, a wygrasz pan złote papierośniczki. I takie to się właśnie klimaty tutaj działy. Natomiast wszyscy próbowali znaleźć w tym swoim życiu kawałek szczęśliwego nieba nad głową. Sprzedawany był i balsam kapucyński, i proszek na wredne pluskiew. Trzeba było rzecz jasna takie pluskiew złapać, rozdziawić jej paszczenkę i wsypać parę ziarenek w mordki. Panie, to jak ja złapię, to ja pod fleka wezmę albo rozgnietę na stole. A idź pan do cholery, sumienie będzie gryzło. A tak łapiesz ją pan, sypiesz kaplica zimny trup, po robalu. Gwara warszawska była mieszanką różnych języków. Kojfnąć z jidysz oznaczało umrzeć, chałtura, czyli mało ambitna praca zarobkowa, to rusycyzm, a wtranżalać się, czyli wpychać na przykład w kolejkę, to spadek z języka francuskiego. Gwara warszawska ma bardzo dużo naleciałości z języka rosyjskiego i tak naprawdę sama ta mowa Syreniego Grodu była poddana wpływom właśnie różnych języków i tutaj najlepsze przykłady to jest właśnie ta rozpiska, ale też mamy takie słowa jak zerkadło i tutaj jest ciekawa rzecz, ponieważ mamy połączenie rosyjskiego zjerkało z naszym polskim zerkać, więc właśnie tutaj widać tą kreatywność warszawiaków. Zabór rosyjski przeniósł do gwary warszawskiej słowa z tamtejszych żargonów, które wcale nie były rusycyzmami, tylko mogły pochodzić z jidysz, na przykład hewra, hawira czy melyna. Na Ukrainie jeszcze w XVII, w XVIII wieku była gwara wędrownych lirników i niektóre słówka też były podobne, najprawdopodobniej też słówko klawy może pochodzić z tej gwary, ponieważ tam też było klowy, kliwesyńki, właśnie na określenie czegoś dobrej jakości, jakiegoś dobrego interesu, ale też było takie określenie klawomazio, czyli właśnie taki doświadczony złodziej. Po warszawsku urka to jest ten bandyta i to słówko też jest znane w wersji rosyjskiej jako urka gan. Warszawska gwara przestępcza też miała takie określenie jak skiła, to był osobnik nie klawy spoza środowiska bandyckiego, natomiast u lirników skiła oznaczało psa i to było bezpośrednie tłumaczenie z języka greckiego. Sam cwaniak, być może, że też ma korzenie staroruskie, ponieważ w języku staroruskim było takie słowo jak czwań, które oznaczało czaszę, kieliszek i później od tego powstał czasownik czwanica, czyli wychwalać się przy kielichu. W Warszawie nabrał bardziej pozytywnego znaczenia, ponieważ obecnie wszyscy uważają, że cwaniak to jest ktoś taki, kto idzie po łebkach, idzie na łatwiznę i raczej to ma negatywne konotacje, natomiast w Warszawie cwaniak to był człowiek, który sobie radził, który potrafił się odnaleźć w każdej sytuacji. Słowem klucz do germanizmu w gwarze warszawskiej to jest Wichajster, czyli Wichajster, bezpośrednie przełożenie. Tych słów naprawdę był cały ogrom, bo był winkiel. Jak chłopaki szli gdzieś na włam, to zawsze stawiali szpaka na winklu i on tam filował, czy nie idzie policjant. To jest futrować, czyli jeść, też przełożenie bezpośrednio z języka niemieckiego. Słowo klucz, słowo magnes, fajnie, fajne. To jest słowo, które pochodzi z gwary. Bardzo często dzisiaj dzieciaki wracamy do domu, jak było w szkole, fajnie. Spotykamy przyjaciół, no co u ciebie, a fajnie. Gdyby rozmawiał pan ze starszymi mieszkańcami Warszawy, którzy otrzymują pisma urzędowe, nader często wysyłane,
to powiastka jest właśnie stąd, z Pragi, i oznacza pismo urzędowe. I witamy się, servus, rzecz jasna, grono przyjaciół to ferajna, jak się idzie na zabawę, zwłaszcza taką weselszą, to oczywiście idziemy na grande. Stowarzyszenie Gwara Warszawska to taka ferajna warszawiaków flancowanych i leguralnych, czyli z różnych miejsc Polski w gruncie rzeczy, których wspólną misją jest poszukiwanie, odkrywanie, ale też edukowanie w zakresie Gwary Warszawskiej. Kiedy ktoś słyszy po raz pierwszy Gwara Warszawska, to mu się wydaje, że jest to gwara przestępcza, gwara środowisk. Prawda jest taka, że Gwara Warszawska była mową, była językiem, była gwarą bardzo wielu środowisk zawodowych, społecznych, i ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali, każdy coś od siebie wnosił. Obecnie gwara jest tylko szczątkowa w Warszawie i nie można tak naprawdę mówić o tym, że ona istnieje. My też staramy się tylko ją wskrzesić na takim najbardziej podstawowym poziomie. Natomiast przed wojną gwara tak naprawdę była całym miastem i tą gwarą mówiło, można powiedzieć, całe miasto, prócz Śródmieścia. Jak się spojrzy na starą mapę przedwojenną, to Śródmieście to jest tylko taka wysepka, gdzie było tak zwane OEM, natomiast dookoła były dzielnice, właśnie tak jak Praga, gdzie jesteśmy. Wola, też na Ochocie, na Muranowie, na wszystkich tych obrzeżach miasta każda dzielnica miała swoją odrębną gwarę, swój dialekt. Jeżeli nie ma się dziadka albo prababci, albo jakiegoś wujka, który umie to odróżnić, to bardzo trudno się do tego dokopać. Literatura czasami jest niewystarczająca, jest tego mało, jest Wiech, jest Wieczorkiewicz, jest Grzesiuk. Ale jest mnóstwo literatury, w której można dokopać się do takich szczątkowych zdań, słów, które właśnie tą gwarę tworzyły. Dziś gwarę można odnaleźć nie tylko w piosenkach Stanisława Grzesiuka, śpiewającej teściowej, Janka Młynarskiego czy projektu Warszawiak, ale też w poezji Juliana Tuwima czy prozie Leopolda Tyrmanda. A będąc na Pradze, wciąż można doświadczyć wielu przygód. Dlatego wracamy na Starówkę. Serwus, panie profesorze. Adasiu, serwus! Tak klawo witali się kiedyś mieszkańcy stolicy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gwary Warszawskiej powiedzieli nam już o tym, że dziś na ulicach stolicy coraz trudniej usłyszeć warszawską gwarę, ale jestem ciekawy, jak z punktu widzenia językoznawcy wygląda język mieszkańców stolicy. Gwara warszawska to przykład gwary wielkiego miasta. Pewne środowiska też mówiły językiem innym niż język literacki, zwłaszcza robotnicy, rzemieślnicy, lud Warszawy, to była domena gwary warszawskiej. Będąc na studiach, przeczytałem bardzo ciekawą książkę Bronisława Wieczorkiewicza, Gwara Warszawska, dawniej i dziś, której mówi on, jak życie dawnej stolicy zostało zawarte w tych światach za słowami. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. To najbardziej popularne powiedzenie idące z Warszawy. W Gwarze Warszawskiej bardzo często słyszymy w stolicy, list, ulica. Dlaczego? To jest występowanie po miękkim li, twardego y, czyli grupa ly. To jest grupa idąca z gwar mazowieckich. Gwary mazowieckie zresztą oddziałały bardzo mocno na gwarę warszawską i mamy po dziś dzień chodzili my na przykład, czyli to twarde e, albo zamiast mi to my. To też w gwarach polskich mamy takie oddziaływanie gwary warszawskiej. Charakterystyczny dla tej gwary jest także sufiks ak i mamy dzieciaka, łobuziaka, schaboszczaka. Co ciekawe, Poniatoszczak to park Poniatowskiego, Wileniak dworzec wileński, a Skaryszak to park Skaryszewski. To ta cząstka słowotwórcza, która opanowała bardzo duże regiony Polski. Ona poszła także z gwar mazowieckich i nawet dzisiaj obserwujemy coraz większą ekspansję tego ak. I już nie mówimy dzieci, tylko dzieciaki. Bardzo mnie to denerwuje, ale przecież są w języku polskim dzieci. Natomiast te dzieciaki to już są prawie że normą. Dzieciak albo Antek. Wie pan, kim był warszawski Antek? Oczywiście warszawski Antek to krakowski Andrus, czyli ten chłopak, który czasami bywał w złym towarzystwie, no taki cwaniak warszawski. Albo Urka. To jeszcze inne określenie na tego uczestnika, który uczestniczył w różnych grupach, często przestępczych, ponieważ gwara warszawska kumuluje w sobie różne wpływy. Wpływy języka Żydów polskich, czyli jidysz. Jak Hawyra. Tak, czy Siksa na dziewczynę.
to jest jeszcze wpływ gwar przestępczych, oczywiście gwary mazowieckiej, no i jeszcze mamy gwary różnych środowisk inteligenckich. Piszpan, wie pan, kim był Piszpan? No, proszę mi wyjaśnić. Urzędnik. A urzędnik, a więc ci, którzy powinni mówić językiem literackim, to urzędnicy. Natomiast bardzo ciekawym zjawiskiem jest poczucie humoru, luz, taki dystans, ponieważ to należało także do tego stereotypu nosiciela gwary warszawskiej. To jeszcze jedna postać. Kim był Cieć? No, Cieć to bardzo sympatyczna osoba w każdym mieście, szanowana, ponieważ był to stróż pilnujący domu, a także obejścia, a więc tenże Cieć. Czyli możemy powiedzieć, że pan Popiołek w serialu Dom był Cieciem w kamienicy przy ulicy Złotej. Jak najbardziej, ale Cieć był zawsze szanowany, mimo że ta nazwa dzisiaj w języku polskim przeszła w rejony trochę nawet nazw obraźliwych. Bujaj się w fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. Tłok w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kusa od Wisły, wiatr znajomy wieje. Bujaj się fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medal zabawa. Wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Dzisiaj, panie profesorze, w Warszawie jeździ się metrem, a kiedyś bombajem, czyli... Tramwajem. Tramwaj to był Bombaj i już pan Adaś widzi, jak tutaj są humorystyczne elementy tejże nazwy. Bombajem jeździła często ferajna, czyli... No, ferajna, czyli taka grupa powiązana specjalnymi więzami, relacjami między członkami tej grupy, a więc przyjaźni, honoru, odpowiedzialności. Ta ferajna często jest w tych piosenkach warszawskich jako taka sympatyczna grupa młodych ludzi, którzy często stali na pograniczu prawa. I ferajna mogła spotkać się na przykład na Woli, w Hawirze. Hawira to? To mieszkanie, to jakiś dom, który był domem półtajnym, ponieważ tam były różnego rodzaju imprezy, często z wykorzystaniem alkoholu, a więc alpagi czy barszczu. Alpaga to wino, a barszcz także wino czerwone. To bardzo ciekawe nazwy warszawskie. To skoro wspomniał pan o winie, czyli o barszczu, przyjrzyjmy się jeszcze szczegółowiej i dokładniej temu językowi złodziei. Gocha to wódka prawdopodobnie, maściarnia to apteka, a winkiel? A winkiel to poszło też w gwary ogólnopolskie, czy w ogóle inne gwary. Winkiel to róg domu, przypuszczam, bo ktoś stoi za winklem, to wiadomo, za rogiem, żeby go nie było widać, i obserwuje. I tam można było znaleźć niejedno ustrojstwo, czyli ten wichajster, o którym mówiliśmy już na Śląsku. Tak. Tutaj ustrojstwo akurat z języka rosyjskiego, bo na gwarę warszawską wpływał też język rosyjski. Przecież Warszawa była przez ponad 100 lat pod panowaniem carskim. Jestem ciekawy, panie profesorze, czy wie pan, co znaczy buchnąć komuś na leśnik? A buchnąć komuś na leśnik to rzecz jasna ukraść portfel. No, naleśnik jest bardzo sympatyczną nazwą portfela, ponieważ portfel też jest wypełniony takimi rzeczami. Cekinami albo eciepeciami. Eciepecie tak jak naleśnik, to... Tak jak naleśnik marmoladą. Oczywiście znów mamy tendencję do żartobliwego, humorystycznego, takiego luźnego przedstawiania rzeczywistości. To byli ludzie weseli, to byli ludzie pełni radości, mimo że często byli bardzo, bardzo biedni. Wie pan, jak na Pradze złodzieje ostrzegali się przed policjantami? Nie mam pojęcia. Uwaga, pająk. Uwaga, pająk. Także, wiadomo, policja często ma różne określenia, a tutaj jedno z tych określeń, które niesie także elementy żartu i dowcipu. Trudno było uciec przed pająkiem, jeśli miało się bandzioch, a czyli... A bandzioch to bardzo onomatopeiczna nazwa, czy naśladująca rzeczywistość. Bandzioch to już można od razu powiedzieć, że to wypełniony brzuch. Syn ulicy, przeklęty apasz zwój, który od najmłodszych lat postrasiał, rabował kria, aż w urocze sidła pięknej ulicznicy padł. O nią stoczył ze zbirami krwi
na wymów. Do spelunki swej sprowadził ją i ociekając krwią cicho szeptał. Warszawiacy, nie warszawianie, mieli także tendencję do zdrabniania i tutaj pozwoli pan, że odczytam fragment z Kuriera Świątecznego Warszawskiego z 1891 roku. Pan dobrodziej miał wódeczkę, ósemeczkę kawiorku, kotlecik z kartofelkami, ćwiarteczkę porterku, to razem 3 rubelki i 27 kopiejeczek. No to jest bardzo ciekawe oswajanie rzeczywistości. Rzeczywistość, która była groźna, rzeczywistość, która często przerażała, jest oswojona przez takie słowa zdrabniające, które powodują, że ta rzeczywistość wygląda o wiele lepiej, jest przyjazna. Jeśli w Warszawie jedzono cienką kromkę chleba, to mówiono, że można było przez nią zobaczyć Pragę. A wie pan, kim jest dezerter z Powązek? Nie mam pojęcia. Przypuszczam, że to jakaś też nazwa, która jest humorystyczną nazwą i celną bardzo. To ktoś, kto wygląda bardzo licho. Bardzo licho wygląda, ponieważ uciekł z Powązek, czyli z głównego cmentarza. Rzeczywiście to jest już dowcip, powiedziałbym taki ostateczny. Dlaczego, panie profesorze, gwara warszawska powoli zanika? No to jest naturalny proces. Warszawa, miasto bohaterskie, Warszawa, miasto najważniejsze. Została zdruzgotana przez II wojnę światową. Powstanie warszawskie, jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce, historycznych w Polsce w XX wieku, spowodowało, że ta ludność wyginęła. 200 tysięcy zginęło w czasie powstania. Potem zostało tych warszawiaków niewielu rodowitych. Wobec tego przyszli inni, którzy już tej gwary warszawskiej nie mieli. A więc historia pogruchotała gwarę warszawską. Ci inni, o których pan wspomniał, to słoiki. My także jesteśmy dzisiaj w stolicy słoikami. Kimże są słoiki? I to takimi typowymi słoikami. To znów bardzo ciekawa nazwa z gwary warszawskiej. Słoiki to osoby, które przyjeżdżają do Warszawy pracować bądź nagrywać jak my, a także słoiki, które mieszkają, ci, którzy mieszkają w Warszawie, ale nie pochodzą z Warszawy. Przywożą z dziada, ze swoich rodzinnych domów te słoiki, prawda? Tak. Czyli obiady, które często mogą tutaj w stolicy jeść. I to jest tak, że tak język zawsze świetnie oddaje to, co jest ważne dla społeczności mówiącej, a tutaj te słoiki stały się nazwą grupy, która w Warszawie mieszka, ale nie pochodzi z Warszawy. Jakie, panie profesorze, ma pan przesłanie do wszystkich słoików, ale też mieszkańców Warszawy? Co zrobić, żeby pielęgnować te piękne tradycje i czy w ogóle gwara warszawska ma szansę przetrwać? No, gwara warszawska w zasadzie już ginie całkowicie, natomiast ona jest obecna w różnych czasopismach, czy w ogóle wspomnieniach, w różnych tekstach. Trzeba to czytać, ponieważ, tak jak mówiłem poprzednio, zachowuje specyfikę tego miasta, a nawet ten słoik, który mieszka tutaj w Warszawie, który stara się tę Warszawę poznać, no musi znać przeszłość, musi poznać tradycję, żeby lepiej w tę Warszawę się wkorzenić, żeby potem wydać jeszcze bardziej obfity plon dla Warszawy i dla Polski. To w takim razie jeden z takich tekstów, kiedyś śpiewany przez Stanisława Grzesiuka. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka. W naszym programie już teraz czyta aktor Marcin Kwaśny. Ale ja mi wycackany, szedł se jakiś gość. Facja ta niby owszem, może być. Nagle potknął się o kamień, rycząc: o psia kość, jak oni mogą w tej Warszawie żyć? I ciut nie zalała mnie zła krew, więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, wór neodziany, to może mieć dla ciebie skutek opłakany. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który mógłby go wziąć pod bajer lub pod pic. Możesz mnie chamem zwać, możesz mi w mordę dać, lecz od stolicy wąt, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lebiegą, przyhamuj buzię i nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies. Już mówił nawet Warszał i skaput, lecz pomylił się łachudra, rozczarował fest. I próżny był majchrowy jego trud. Mówić nawet nie potrafię ja. Dzisiaj mu śpiewamy tak. Chciałeś być cwany, ząbek czesany, to teraz gnijesz, draniu, w błocie pochowany.
My warszawiacy jesteśmy tacy, kto nam na odcisk, to już pisz pan zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się, to mu zaraz bokiem wyjdzie, może nie. Nie masz cwaniaka, nadwarszawiaka, chcesz z nami zacząć, to se przedtem trumnę kup. Panie profesorze, gdy patrzę w pana oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Jesteśmy po pracy, idziemy teraz na mecz Legii, czy ruszamy na clubbing? Idziemy na łono natury, na reset. A od jutra szukamy pracy w korpo. Servus. Servus.